Jaki wpływ wywarło na mnie spotkanie osobiście Jezusa Chrystusa? Wiecie, ja sobie żyłam kiedyś z myślą, że Bóg jest, że istnieje, ale że jest bardzo daleko. A tak naprawdę Bóg nie jest daleko. Bóg jest bardzo blisko. On jest obok ciebie, wokół ciebie i wszędzie, gdzie dostrzegasz piękno i życie. Tam jest Bóg. Jezus Chrystus mieszka w nas i przez to, że nas spotykasz na ulicy, spotykasz osobiście Boga. Spotykasz Boga w tym, co do was teraz mówimy i spotykasz Boga w tym, co dla was możemy uczynić tutaj, w tym miejscu. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, możemy cię dzisiaj uzdrowić. Jeżeli jesteś od czegoś uzależniony, możemy cię dzisiaj uwolnić. Bo moc Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, mieszka teraz w nas. I tą mocą Jezusa Chrystusa możemy dzisiaj pokazać ci, jak Bóg jest dobry dla ciebie. Bóg jest dobry. O, o, o. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Cały czas. Bóg jest dobry. O, o, o. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Cały czas. Jezus żyje. O, o, Jezus żyje. Jezus żyje. Wokół nas. Jezus żyje. O, o, Jezus żyje. Jezus żyje. Cały czas. Wiesz, Jezus jest żywy. Jezus jest prawdziwy. To, co wiesz o Jezusie Chrystusie do tej pory, może być znikome. Dopóki nie poznasz Jezusa Chrystusa osobiście i nie będziesz mieć z Nim spotkania, to tak naprawdę możesz nic o Nim nie wiedzieć. Możesz nic nie wiedzieć o Bogu. Ale żyjesz na tym świecie, a Bóg stworzył ten świat. Więc jakim jesteś człowiekiem, który nie chce poznać Stwórcy tego wszystkiego wokół? Ja chciałam poznać Stwórcę. Chciałam poznać Jezusa Chrystusa osobiście. I zrobiłam to 7 lat temu. Zawołałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Wtedy Bóg mi się objawił. Tobie też może się Bóg objawić osobiście. Jezus Chrystus jest żywy i prawdziwy. Tak, Jezus Chrystus żyje w nas dzisiaj. On nie jest Bogiem, który, wiesz, umarł na krzyżu i został tam na tym krzyżu przez 2000 lat. Tylko On zszedł do piekła i w ciele zmartwychwstał i zasiada po prawicy Boga Ojca. Później Duch Święty wstąpił na ziemię po to, żebyśmy dzisiaj mogli Tobie świadczyć o Nim. Mogli świadczyć o Chrystusie, który zmartwychwstał, który jest żywy. Grób jest pusty. Jeżeli myślisz, że w grobie leży jakiś człowiek, który umarł 2000 lat temu, to jesteś w błędzie. Tam nie ma Boga. Bóg żyje. On zmartwychwstał. Nie ma Go w pustym grobie. Nie ma Go w pustym grobie. To jest Bóg życia, nie śmierci. Bóg nie został w martwym kamieniu. Bóg zmartwychwstał i jest życiem. I tak jak ja kiedyś miałam twarde, kamienne serce, Duch Święty ożywił go do życia i teraz jest serce mięsiste. Ty dzisiaj też możesz doświadczyć dobrego Boga. Boga, który żyje. Bóg jest dobry i chce dzisiaj się z Tobą pojednać osobiście. Bóg jest dobry i z tej dobroci dla Ciebie umarł na krzyżu, żebyś Ty dzisiaj nie musiał grzeszyć.
Ja kiedyś żyłam sobie w grzechu niezależności od Boga. I ten grzech spowodował, że moja pustka pogłębiała się i nie znałam sensu w swoim życiu. Jeżeli będziesz chciał żyć niezależnie od Boga, będziesz coraz bardziej pogrążał się w grzechu. Posłuchaj, co do ciebie teraz mówię. Karą za jeden grzech jest śmierć. Za jeden. A każdy człowiek zgrzeszył i nie ma wyjątku. Ja też zgrzeszyłam. Ale ja przyjęłam zbawienie. Przyjęłam tą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Zgodziłam się z tym, że Chrystus zamienił się ze mną miejscem. Zgodziłam się z tym, że On stał się grzechem za mnie. I przez to zostałam usprawiedliwiona. I mocą Ducha Świętego Jezus Chrystus wstał z martwych. I teraz jest żywy i prawdziwy. On stał w ciele. Tak jakby... Znasz jakiegoś człowieka, który umarł i wstał w ciele z martwych stał? Ja nie poznałam jeszcze takiej osoby tutaj na ziemi. Tylko Jezusa Chrystusa. Żaden człowiek nie był w stanie tego uczynić. Nie znam takiej osoby, która by to była w stanie sama zrobić. Ale poznałam Boga, który to uczynił. I ty też możesz Go dzisiaj poznać. Jezus Chrystus chce dzisiaj się z tobą pojednać. On puka do twojego serca. Pytanie, czy otworzysz mu swoją klamką? Klamka jest tylko wewnątrz. Bóg jest. Bóg istnieje. On stworzył cały ten świat i wszechświat i wszystko, co nad nim chodzi. Wyobraź sobie, że wszystko, co znasz, istnieje w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I tylko przez Jezusa Chrystusa Bóg ze sobą świat pojednał. Ty dzisiaj też się możesz pogodzić z Jezusem Chrystusem. Możesz żyć wiecznie w Królestwie Boga, w Królestwie Światła. Jest tutaj jedna osoba, która bardzo mocno przeżyła śmierć swojego ojca. Jeżeli jesteś tą osobą, podejdź do nas, porozmawiaj z nami. Chcemy ci pomóc. Jeżeli jesteś tą osobą, będziesz wiedzieć, będziesz mieć wewnętrzne przekonanie. Twoje serce będzie takie przynaglenie, żeby jednak zostać w tym miejscu i posłuchać. Mówię to do ciebie, dlatego że wierzę w to, że Jezus Chrystus jest żywy i prawdziwy. I wierzę w to, że jak On daje jakieś słowo, to to słowo jest prawdą. Więc nie przechodź obojętnie. Uwierz w to, co ja do ciebie dzisiaj powiem. Wiesz, ja uwierzyłam Jezusowi i On mnie na nowo narodził, ale też dał mi nowe, całkowicie nowe życie tutaj na ziemi. Zostałam uzdrowiona przez Jezusa Chrystusa. Też dzisiaj możesz być uzdrowiony. Urodziłam się z wadą serca. Miałam 3 operacje. Lekarze nie dawali mi szans, że będę kiedykolwiek całkowicie zdrowa. Natomiast Jezus Chrystus się nie poddał. I to On mnie uzdrowił na 100%. Lekarze robili wszystko, co mogli. I byłam zdrowa na 70%. Ale Jezus się nie zatrzymał. Bóg uzdrawia na 100%. I ty dzisiaj, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, możesz być uzdrowiony na 100%. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia od czegokolwiek, podejdź do nas. My chcemy ci dzisiaj dać wolność. W imieniu Jezusa możesz być dzisiaj uzdrowiony.